Jakbyś miała sama odpowiedzieć na takie pytanie, zadajesz sobie sama pytanie i odpowiadasz, moja ulubiona, moja piosenka albo piosenka, którą najchętniej bym zawsze śpiewała, to jaka to jest? To się zmienia. Na przestrzeni lat zmieniło się wiele razy i nie potrafię wskazać jednej ulubionej piosenki. Inne piosenki dobrze mi się śpiewa, a zupełnie innych dobrze mi się słucha. I jakbym miała wybrać jedną taką piosenkę, którą zabrałabym na bezludną wyspę, jak ja to zawsze mówię, to byłaby to piosenka Chrisa Isaaca, Wicked Games, od wielu lat niezmiennie. A powiedz mi, bo ja ostatnio byłem nad Wisłą ze znajomymi i, no i włączyliśmy muzykę i wleciała Agnieszka. Wszyscy znali, wszyscy cały numer zaśpiewali. Nie żałujesz odejścia z zespołu? Ani przez chwilę tego nie żałowałam. Czyli kariera solowa już do końca. Wiesz, to nie jest kwestia kariery solowej czy solowej drogi. To jest po prostu kwestia otaczania się ludźmi, którzy cię inspirują, a w momencie, kiedy zaczyna się czuć, że coś po prostu się wyczerpało, że już ta energia nikogo tak naprawdę nie niesie, no to trzeba po prostu w życiu postawić na zmiany.